8 października chorzowska elektrociepłownia Elcho zaprosiła mieszkańców na dzień otwarty. Goście mogli zwiedzić i zobaczyć zakład od środka. W ramach otwartych dni organizowanych już od 9 lat corocznie zapraszamy mieszkańców Chorzowa i okolicznych miast do zwiedzania naszej elektrowni, zapoznania się z tym, co my tutaj robimy, jaka jest technologia wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Pokazujemy od praktycznie podszewki całą elektrownię. To, co możemy w ciągu tych krótkich paru dziesięciu minut pokazać, wiadomo, w takim krótkim czasie nie pokażemy całej elektrowni, ale te najważniejsze punkty, czyli kocioł, turbinę, stację uzdatniania wody, tam gdzie przygotowujemy wodę oraz nastawnię, gdzie jest kontrolowany cały proces technologiczny. Zainteresowanie jest duże i tych najmłodszych, i tych najstarszych. To są dwie grupy, które najwięcej i najczęściej zadają pytania. Pytania są różne. Od tego, skąd pochodzi węgiel, jak ten węgiel się u nas spala, poprzez to, do czego ta woda jest tutaj potrzebna, w końcu prąd i woda to są dwie różne rzeczy. Do tego, dlaczego tak mało ludzi u nas pracuje. No, na wszystkie pytania staramy się w jakiś sposób odpowiedzieć i pokazać, jak to w rzeczywistości jest, bo czasami wyobrażenie o tym, no, mija się z tym, co w rzeczywistości istnieje. Bardzo ciekawe. Chciałem zawsze zobaczyć od środka elektrownię. Teraz już wiem, jak wszystko działa, jak wygląda. Jedyna okazja w ciągu roku. Pozwiedzaliśmy różne fajne poziomy. Widzieliśmy, jak ten prąd się produkuje. Przede wszystkim fajna rzecz dla dzieci. Bardzo dobry pomysł popularyzacji i nauki i w ogóle no, wiedzy o technice. Dla mnie bomba. No jasne, mnie przede wszystkim kominy interesują. Także się dowiedziałem, jaka jest wysokość tego komina. Każdej jesieni dzień otwarty przyciąga tłumy mieszkańców Chorzowa. Oprócz tradycyjnego zwiedzania organizatorzy przygotowali także stoiska naukowe, na których w prosty sposób pokazywali, jak powstają niektóre zjawiska fizyczne i chemiczne. Elektrociepłownia Elcho jest częścią grupy ČEZ w Polsce. Dostarcza ciepło do takich miast jak Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie.